Zakrzepica, a mówiąc bardziej fachowo, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa to problem zdrowotny, który jeśli nie zostanie zdiagnozowany w porę, to może doprowadzić nawet do zgonu. I w nawiązaniu do tego wyjaśnię Państwu, jakie produkty spożywcze i inne czynniki mogą sprzyjać pojawieniu się zakrzepów i w jaki sposób jesteśmy w stanie stwierdzić ich obecność. Osobiście uważam ten materiał za wyjątkowo ważny, dlatego zachęcam, aby obejrzeć go w całości. Zanim przejdę do głównej części programu, to krótko wyjaśnię, czym dokładnie jest zakrzepica. Otóż, jak już sama nazwa częściowo wskazuje, jest to stan polegający na tym, że w naszych żyłach dochodzi do powstania skrzepu krwi, który częściowo, a niekiedy nawet całkowicie blokuje przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Tu od razu zaznaczę, że wspomniane zakrzepy pojawiają się zwykle w żyłach kończyn dolnych. Jeśli chodzi zaś o przyczynę powstawania zakrzepów, to tu możemy wymienić trzy główne czynniki, które prowadzą do tego niebezpiecznego stanu. Fachowo określamy je mianem triady wirchowa, a są to zwiększona krzepliwość krwi, spowolniony przepływ krwi w żyłach i uszkodzenie ściany naczynia krwionośnego. To właśnie te trzy elementy prowadzą do pojawienia się zakrzepów. W tym miejscu od razu też wspomnę, że najgroźniejszym powikłaniem zakrzepicy jest tak zwana zatorowość płucna i już tłumaczę o co w tym chodzi. A mianowicie, jeśli na przykład w żyłach kończyny dolnej pojawi się skrzeplina, to może oderwać się ona od naczynia krwionośnego i wraz z krwią przemieścić się do krążenia płucnego i w ten sposób doprowadzić do zwężenia tętnicy płucnej lub całkowitego jej zamknięcia. I należy wiedzieć, że jest to stan bezpośrednio zagrażający naszemu życiu. Ale o samych objawach i skutkach zakrzepicy powiem w dalszej części filmu. Dodam jeszcze, że choroba zakrzepowo-zatorowa to problem, który dotyczy wielu osób. Należy bowiem wiedzieć, że w Polsce aż około 100 tysięcy osób rocznie zapada na tę chorobę. Po tym krótkim wprowadzeniu teraz przejdę do wyjaśnienia, jakie elementy dnia codziennego mogą sprzyjać pojawieniu się zakrzepów, a więc czego unikać, aby zminimalizować ryzyko rozwoju zakrzepicy. Jak pokazuje literatura fachowa, jednym z najbardziej istotnych elementów życia, na które mamy wpływ, a które prowadzą do zakrzepicy, jest przejadanie się. Mam tu na myśli oczywiście dostarczanie wraz z dietą zbyt dużych ilości kalorii, które są niedostosowane do naszego zapotrzebowania energetycznego, co w konsekwencji prowadzi do nadwagi i otyłości. W 2020 roku ukazała się bowiem praca naukowa, która dowiodła, że otyłość aż sześciokrotnie zwiększa ryzyko rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Co więcej, w innej publikacji możemy przeczytać, że u osób z nadmierną masą ciała dwukrotnie częściej obserwujemy pojawienie się zatorowości płucnej, będącej powikłaniem wspomnianej choroby zakrzepowo-zatorowej. Osobom, które nieco bardziej interesują się tematem, krótko wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje. Otóż przede wszystkim rozrastająca się tkanka tłuszczowa powoduje uwalnianie cząsteczek prozapalnych, które wywołują przewlekły stan zapalny. Z kolei te cząsteczki pobudzają produkcję i aktywność substancji prozakrzepowych. Jednocześnie następuje zahamowanie aktywności procesów blokujących krzepnięcie krwi. Czyli mówiąc w skrócie, w przebiegu nadwagi i otyłości dochodzi w naszym organizmie do zaburzenia równowagi pomiędzy procesami pro- i przeciwzakrzepowymi. A efekt tego już Państwo znają. Stąd jeśli ktoś z Państwa zmaga się z podwyższoną masą ciała, to zachęcam, aby podjąć się zrzucenia zbędnych kilogramów. A o tym, jak ułatwić sobie ten proces, wielokrotnie mówiłem na swoim kanale. W związku z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, można by wytypować kilka produktów, które poprzez wpływ na przybieranie na masie ciała mogą w pośredni sposób sprzyjać zakrzepicy. Od razu oczywiście chcę zaznaczyć, że przytyć możemy nawet na zdrowej diecie. Jednak nie ma co ukrywać, że częste sięganie po żywność wysoko przetworzoną, która jest wysokokaloryczna i jednocześnie która odznacza się wysoką zawartością cukru i niskiej jakości tłuszczami, a przy tym jest uboga w pełnowartościowe białko, błonnik pokarmowy czy inne prozdrowotne składniki, to czynnik, który znacząco przyczynia się do wzrostu masy ciała. Myślę, że nie będzie odkryciem, gdy powiem, że o wiele łatwiej jest przytyć spożywając codziennie np. chipsy ziemniaczane niż świeże warzywa i owoce. Dlatego też uważam, że niepożądanymi produktami w diecie w kontekście nadwagi i powiązanej z nią zakrzepicy są m.in. słodzone napoje, wyroby cukiernicze, w tym drożdżówki, pączki czy ciasta z kremem, słodycze w postaci czekolady mlecznej, batonów, cukierków i żelków, słone przekąski, tak jak wspomniane chipsy ziemniaczane, ale również np. słone krakersy, solone orzeszki czy solone paluszki. A do tego różnego rodzaju gotowe desery mrożone, słodzone produkty mleczne, typu jogurty owocowe, niskiej jakości keczupy, zupy i sosy w proszku, gotowe dania obiadowe sprzedawane w słoikach, niskiej jakości konserwy mięsne i rybne, serki topione czy frytki ziemniaczane. Zresztą wyniki badań z 2023 roku dowodzą wprost, że częste spożywanie żywności wysoko przetworzonej zwiększa ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Skoro mowa o produktach spożywczych, które są niekorzystne w kontekście możliwego rozwoju zakrzepicy, to w mojej ocenie spośród nich na uwagę zasługuje przede wszystkim żywność bogata w cukier. Jak zapewne wielu moich słuchaczy wie, wysokie spożycie cukru wraz z dietą prowadzi do hiperglikemii, czyli utrzymującego się przez długi czas wysokiego poziomu glukozy we krwi. I w tym miejscu chciałbym przywołać wyniki badania sprzed wielu lat, bo z 2009 roku, które już wtedy pokazały, że osoby ze znaczną hiperglikemią mają nawet czterokrotnie wyższe ryzyko pojawienia się zakrzepicy. Nie wdając się w większe szczegóły, powiem, że wynika to z tego, że hiperglikemia aktywuje układ krzepnięcia krwi. Przy okazji też dodam, że obniżenie stężenia cukru we krwi do prawidłowego poziomu pozwala przywrócić właściwą aktywność układu krzepnięcia krwi. I jest to kolejny argument przemawiający za tym, aby starać się utrzymywać odpowiedni poziom cukru. Przejdźmy teraz krok dalej. Otóż na zwiększone ryzyko zakrzepicy żył głębokich może wpływać również odwodnienie, co oczywiście zostało potwierdzone w literaturze fachowej. Osobom, które się zastanawiają dlaczego tak się dzieje, w dużym uproszczeniu mogę powiedzieć, że odwodnienie prowadzi do zmniejszenia objętości krążącej krwi, co skutkuje jej zagęszczeniem. Zagęszczona zaś krew przepływa wolniej przez naczynia krwionośne, co sprzyja tworzeniu się skrzepów krwi. Przy okazji chciałbym podkreślić, że pojawiające się uczucie pragnienia jest już pierwszym oznaką odwodnienia naszego ciała, czyli jeśli czujemy pragnienie, to już jesteśmy w pewnym stopniu odwodnieni. Co więcej, muszę powiedzieć też o tym, że u osób starszych niejednokrotnie dochodzi do rozregulowania mechanizmów związanych z uczuciem pragnienia i zwykle pojawia się ono wtedy, gdy już jesteśmy znacząco odwodnieni. Dlatego też po różnego rodzaju napoje, w tym nie tylko wodę, powinniśmy sięgać regularnie w ciągu dnia, zanim pojawi się uczucie pragnienia. Mogą to być napoje takie jak herbata, soki warzywne, rozcieńczone soki owocowe, kefir, jogurt, maślanka, koktajle, kombucza, woda kokosowa, a nawet zupy oraz świeże lub mrożone warzywa i owoce. Do czynników zwiększających zachorowalność na chorobę zakrzepowo-zatorową zaliczam też palenie tytoniu. Analiza aż 32 badań obserwacyjnych dowiodła, że palacze papierosów mają nawet o 33% wyższe ryzyko wystąpienia zakrzepicy w porównaniu do osób, które nigdy nie paliły tytoniu. Zdaniem ekspertów związek przyczynowo-skutkowy wynika z tego, że składniki obecne w dymie papierosowym zaburzają fibrynolizę, czyli proces rozpuszczania skrzepów, czyli blokują mechanizm obronny naszego ciała przed zakrzepami. Ponadto upalaczy tytoniu obserwujemy zwiększoną lepkość krwi, co również sprzyja rozwojowi wspomnianej choroby. Poza tym długotrwałe wdychanie dymu tytoniowego powoduje postępujące uszkodzenie płuc i zwiększa zachorowalność na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, które to również powodują stan nadkrzepliwości. Od razu też dodam, że według pracy, na którą przed chwilą się powoływałem, porzucenie palenia wiąże się z obniżeniem wspomnianego ryzyka. Na liście uwzględniłem również stosowanie do ustnych środków antykoncepcyjnych. Zagłębiając się w literaturę fachową, znajdziemy wiele prac, które potwierdzają związek pomiędzy przyjmowaniem wspomnianych preparatów, a zwiększonym ryzykiem zakrzepicy. Jest to spowodowane tym, że substancje w nich obecne powodują wzrost stężenia czynników krzepnięcia krwi i jednocześnie obniżają poziom antytrombiny, czyli substancję, która hamuje aktywność kilku związków prozakrzepowych, w tym trombiny. Jako ciekawostkę wspomnę, że wyizolowana antytrombina jest nawet stosowana jako lek przeciwzakrzepowy. W jednym z polskich artykułów znalazłem informację, że zakrzepica może wystąpić w każdym momencie stosowania antykoncepcji, przy czym ryzyko to jest najwyższe w ciągu pierwszego roku. Wśród bardzo ważnych elementów dynia codziennego, predysponujących do pojawienia się zakrzepicy, mogę wymienić też siedzący tryb życia. Mam tu na myśli przede wszystkim wielogodzinne spędzanie czasów bez ruchu, siedząc lub leżąc, jednocześnie nie robiąc sobie w trakcie żadnych przerw. Długotrwałe siedzenie lub leżenie prowadzi do spowolnienia przepływu krwi, szczególnie w kończynach dolnych. Krew w żyłach nóg nie jest zatem efektywnie pompowana z powrotem do serca, co jest normalnie wspomagane przez ruchy mięśni, zwłaszcza podczas chodzenia czy innej aktywności fizycznej. W uproszczeniu można powiedzieć, że taka sytuacja zwiększa ryzyko, że dojdzie do zlepiania się płytek krwi i formowania skrzepów. Ponadto długie godziny spędzane na siedzeniu mogą również zwiększać ciśnienie w żyłach kończyn dolnych. Ciśnienie to wynika z faktu, że siła grawitacji utrudnia odpływ krwi do serca, a brak ruchu mięśni nie wspomaga tego procesu. Z kolei wysokie ciśnienie żylne może prowadzić do uszkodzenia wewnętrznej wyściółki naczyń krwionośnych, czyli śródbłąka, co jest kolejnym czynnikiem sprzyjającym tworzeniu się zakrzepów. Z tego też względu jeśli na przykład mają Państwo pracę siedzącą, to polecam robić sobie zaledwie kilkuminutowe przerwy, na przykład co jedną lub dwie godziny, chociażby na przejście się po pokoju. Jeśli zaś z jakiegoś powodu nie mamy takiej możliwości, to dobrze jest chociaż regularnie poruszać nogą, w tym na przykład robić wspięcia na palcach, aby doprowadzić do rozciągnięcia mięśni łydek. Proszę pamiętać, że pracujące mięśnie nóg działają jak pompa tłocząca krew do dalszych części ciała, która zapobiega właśnie zakrzepom. Mówiąc o bezruchu, od razu też chciałbym zaznaczyć, że za krzepicą żył głębokich zagrożone są również osoby, których kończyna dolna została długotrwale unieruchomiona, np. z powodu założonego gipsu, który blokuje dwa sąsiadujące stawy. Problem unieruchomienia nóg dotyczy też osób po przebytym udarze mózgu, które doświadczają niedowładu kończyny dolnej, jak również osób, które przez długi czas przebywają w szpitalu w pozycji leżącej. Do tego pewnym zagrożeniem jest też częste odbywanie długotrwałych podróży samolotem. Mam tu na myśli powyżej 4 godzin, zwłaszcza w przypadku gdy podczas takiego lotu zasypiamy w pozycji siedzącej. Jeśli więc podróżujemy samolotem, to tak jak w przypadku pracy siedzącej, dobrze jest regularnie poruszać stopą, poprawiając przepływ krwi, a jeszcze lepiej jest przejść się kilka kroków, na przykład do toalety. Trzeba mieć świadomość, że poza tym, o czym dotychczas powiedziałem, istnieje jeszcze szereg innych czynników, które predysponują do zakrzepicy. Bez szerszego omawiania, w skrócie powiem Państwu, kto jeszcze jest zagrożony chorobą zakrzepowo-zatorową, a więc kto szczególnie powinien zwrócić uwagę na objawy, które mogą świadczyć o wspomnianym problemie, o których za chwilę będzie mowa. Otóż z zaburzeniami przepływu krwi, które będą sprzyjały tworzeniu się skrzepów, mogą zmagać się osoby po przebytych złamaniach miednicy, kości udowej czy innych kości kończyn dolnych. Do tego zakrzepicą zagrożone są osoby zmagające się z niewydolnością serca, chorobami nowotworowymi, zespołem nerczycowym czy chorobami autoimmunologicznymi. Ponadto do zakrzepicy predysponuje często nawracająca i utrzymująca się przez dłuższy czas gorączka. Ponadto podwyższone ryzyko tworzenia się skrzepów krwi obserwujemy również u kobiet ciężarnych. Dodatkowo zwiększone ryzyko pojawienia się zakrzepicy stwierdzamy u osób z żelakami kończyn dolnych. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl dziennik Jak mogli się państwo przekonać, istnieje wiele różnych czynników, które sprzyjają tworzeniu się zakrzepów. Dobrze jest zatem unikać sytuacji, o których dotychczas była mowa. Jednocześnie, w celu zminimalizowania ryzyka rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej, warto włączyć do diety kilka produktów spożywczych, które mają potwierdzone w literaturze fachowej działanie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe. Aby nie wydłużać tego filmu, bez wnikania w szczegóły, podam Państwu o których produktach mowa. A są to przede wszystkim czosnek, imbir, kakao, pestki winogron, pestki słonecznika, pomidory i przetwory pomidorowe, a także rzęszeń i miłożąp japoński. Ponadto bardzo ważne jest utrzymywanie witaminy D na prawidłowym poziomie, a żeby to osiągnąć, to w przypadku wielu osób konieczna jest suplementacja witaminą D przez cały rok, a już na pewno w okresie jesienno-zimowym. Literatura fachowa dowodzi wprost, że stosowanie witaminy D wiąże się ze zmniejszeniem agregacji płytek krwi, co skutkuje mniejszą zachorowalnością na chorobę zakrzepowo-zatorową. Zresztą przeprowadzone badania dowiodły wprost, że osoby z niskim stężeniem witaminy D we krwi mają wyższe ryzyko pojawienia się omawianego problemu. Spośród innych składników pokarmowych, które mogą być pomocne w zapobieganiu tworzeniu się skrzepów, należy wspomnieć również o witaminach z grupy B, w tym szczególnie o witaminie B6 i B12 oraz folianach, czyli witaminie B9. Wynika to z tego, że witaminy te korzystnie obniżają poziom homocysteiny, której wysokie ilości działają prozakrzepowo. Od siebie dodam, że spośród wspomnianych witamin najczęściej brakuje nam witaminy B12. Jeśli zaś chcieliby państwo dowiedzieć się, które produkty dostarczają najwięcej tego składnika, to w górnym prawym rogu pojawił się odnośnik do filmu, w którym poruszam ten temat. Warto powiedzieć też o tym, że istnieją przesłanki naukowe, które wskazują, że działanie przeciwzakrzepowe wykazują kwasy tłuszczowe omega-3, których źródłem są przede wszystkim tłuste ryby morskie, tak jak śledź, sardynki, makrela atlantycka, dziki łosoś i pstrąg tęczowy. Tak jak wspominałem, zakrzepica to poważny problem zagrażający naszemu życiu. Niestety choroba ta może przebiegać bezobjawowo. Niemniej u niektórych osób daje szereg oznak, których nie powinniśmy bagatelizować. Jednym z najczęstszych objawów jest pojawienie się bólu łódki w trakcie chodzenia, jak również uczucie ciężkości nóg. Wynika to m.in. z tego, że podczas chodzenia, gdy mięśnie łódek pracują i próbują pompować krew z powrotem do serca, to napotykają one opór w postaci zakrzepu, co może prowadzić właśnie do bólu. Ponadto zakrzepicy bardzo często towarzyszy stan zapalny, który również przyczynia się do bólu i który może być odczuwalny szczególnie podczas aktywności fizycznej. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że ból łydki czy całej kończyny może pojawić się również w spoczynku. Poza tym w przebiegu zakrzepicy kończyny dolnej niedokrotnie mamy do czynienia z obrzękiem łydki lub całej kończyny, a także z jej ociepleniem i zaczerwienieniem. Do tego u niektórych pacjentów z zakrzepicą pojawia się stan podgorączkowy lub gorączka. Ponadto częstym powikłaniem zakrzepicy żył głębokich jest tzw. zespół pozakrzepowy, który dodatkowo może objawiać się w postaci pojawiających się żylaków, a także owrzodzeń żylnych. Dodam też, że u wspomnianych pacjentów, w wyniku nawet drobnych urazów, mogą pojawić się ciężko gojące się rany. Tak jak wspominałem na początku filmu, niekiedy zdarza się, że fragment skrzepu oderwie się ze ściany żyły i wraz z krwią przedostanie się do naczyń płucnych, powodując zatorowość płucną. I tu chciałbym zaznaczyć, że oznakami pojawiającej się zatorowości płucnej są przede wszystkim duszności, które zwykle występują nagle, czy ogólnie trudności w oddychaniu, a także ból w klatce piersiowej podczas kaszlu, czy nawet zwykłego wdechu, przyspieszony oddech, suchy kaszel, któremu niejednokrotnie towarzyszy odkrztuszanie krwi, nieregularne bicie serca, obniżenie ciśnienia krwi, a także zawroty głowy i omdlenia. Jeśli zaś podejrzewają Państwo u siebie zakrzepice, to nie należy zwlekać i trzeba jak najszybciej udać się do specjalisty. Jeśli wstępnie potwierdzi on Państwa obawy, to w celu rozpoznania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zwykle wykonuje się badania laboratoryjne, tak jak oznaczenie dedimerów we krwi, jak również oznacza się parametry krzepnięcia krwi, tak jak czas protrombinowy czy stężenie fibrynogenu. Niemniej złotym standardem w rozpoznaniu zakrzepicy jest badanie USG Dopplera żył kończyn dolnych. Tu chciałbym zaznaczyć, że jest to badanie nieinwazyjne, bezbolesne, w pełni bezpieczne, które nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Mam nadzieję, że materiał ten okazał się dla Państwa praktyczny i że dostarczył wielu ważnych informacji, które pomogą dłużej zachować zdrowie, w tym nawet w pewnym stopniu uchronią przed śmiercią spowodowaną zakrzepicą. Korzystając zaś ze sposobności, zachęcam jeszcze do zapoznania się z programem, w którym opowiadam o tym, co jeść, aby z kolei udrożnić również swoje tętnice, w tym wspominam o przełomowym odkryciu związanym z korzystnym działaniem tlenku azotu. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.